Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. To jest studio prasowe, w którym jak co tydzień podsumujemy polityczne wydarzenia mijającego tygodnia. Witam serdecznie gości programu, komentatorzy, publicyści. Edyta Hołdyńska, Tygodnik Sieci. Dzień dobry, witam. Portal W Polityce i Telewizja W Polsce. Zgadza się, dzień dobry. Tak jest. Dariusz Grzędziński, Wprost. I redaktor Mirosław Skowron, Polskie Radio. Witam Państwa, witam. O, słyszymy się, to już dobrze. Drodzy goście, szanowni Państwo, dzisiaj jest 13 grudnia, 39 lat temu komunistyczna władza wypowiedziała wojnę własnemu narodowi, tak to trzeba chyba nazwać. Edyta Hołdyńska, tak krótko, jakie są skutki tego stanu wojennego, które możemy zaobserwować może do dzisiaj, tak? Czy ten stan wojenny, bo to nie jesteśmy w programie historycznym, i jak ten stan wojenny dzisiaj się odciska na naszej rzeczywistości? No, piętno tamtych dni, tamtego 13 grudnia na pewno jest bardzo ważne i bardzo widoczne. O tym powinniśmy się i uczymy się do dziś dnia o tych skutkach i przekonujemy na własnej skórze, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób, że do dzisiaj tamten podział z tamtych dni czasem jest nadal widoczny. Rozliczenie, o którym mówią politycy, to brzmi już jak wyświechtany slogan, ale rozliczenie czasów komunistycznych faktycznie do dziś dnia nie zostało wykonane. I piętno tamtych tragicznych dni, tam się rozlewała krew na ulicach, ginęli ludzie, choćby młody maturzysta, pan Przemek. To wszystko tamte dni, których tak naprawdę nasze miasta w całej Polsce naznaczone krwią na ulicach są z nami do dziś dnia i pamiętajmy, żeby no właśnie nigdy więcej do tego nie dopuścić. To jest jedna rzecz, ale też miarkować się w porównaniach, bo dzisiaj wielu chciałoby porównywać czy zaglądać do tej historii lata wstecz i mówić o tamtych dniach jako o tych, które zaraz się powtórzą. Miarkujmy, pamiętajmy rzeczywiście, jak wyglądała nasza historia wówczas, co się działo w czasach komuny. Pamiętajmy, że to nie jest to, co próbuje nam się mówić, że za chwilę będzie odtworzone i że tamten krwawy właśnie system komunistyczny warto zdusić, także rozliczając czasy minione słusznie. Grzegorz Przemek był moim trochę starszym kolegą z liceum. Dziękuję, że go wspomniała, pani redaktor wspomniała, Dariusz Grzędziński, bo nie nazwano już w wolnej Polsce zło złem, dobra dobrem. Dzisiaj Jerzy Urban, rzecznik prasowy stanu wojennego, no dalej dla niektórych jest autorytetem. Co więcej, pojawiają się hasła, które dla ludzi, którzy doświadczyli na przykład śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, byli w centrum wtedy tych wydarzeń, są nieprawdopodobne. No, pisanie na ulicach, zabić księdza jest czymś niewiarygodnym. Czy to brak tego rozliczenia... Słowo zabić kogokolwiek, nawoływanie do przemocy. To oczywiste, ale no, w szczególności księdza, tak, bo no, ja przynajmniej noszę w sobie taką traumę związaną ze śmiercią Jerzego Popiełuszki, błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Ja wtedy nie żyłem, więc trudno mi tutaj mówić o traumie, ale nawiązując tutaj do tego, co zostało powiedziane, nie wiem, czy Jerzy Urban jest dzisiaj autorytetem, tylko on bardziej jest taką ciekawością i też mam takie wrażenie, że o tej publiczności dzisiejszej, że Pana, bo już nie mówimy teraz o czytelności. No, dzisiaj tę swoją główną działalność przyniósł do internetu. Mam takie wrażenie ze stanem wojennym i zupełnie jest od tego oderwana w takim publicznym odbiorze. Natomiast faktycznych autorów stanu wojennego, no to myślę, że no wkroczyła już kilka lat temu do gry biologia, która naturalnie tych ludzi spośród nas, jedyny sąd, który może ich dotknąć, no to dla tych, którzy w to wierzą, to ten po drugiej stronie, no bo tutaj już po tej naszej zdaje się niewiele da się zrobić.
Mirosław Skowron, no słyszeliśmy niedawno, już kilka lat temu, ale to wciąż niedawno, że stan wojenny to było takie kulturalne wydarzenie, że jak kogoś pałowano, to kulturalnie. Ja powrócę do tego pytania. Jak to się nam odciska ten stan wojenny w dzisiejszej rzeczywistości? Tak, przypomina mi się to z wykładów socjologii, które miałem na uniwersytecie, że brak kultury to także jest rodzaj kultury. To można też powiedzieć, że stan wojenny był takim wydarzeniem kulturalnym w dziejach Polski. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że to, że tego bardzo zdecydowanie i bardzo ostro nie rozliczono z karami więzienia bez zawieszenia, bo pamiętajmy, że jeden wyrok z zawieszeniem zapadł, że było błędem, że nie było bardzo tego wyraźnego oddzielenia lat 80. od 90., nawet jeżeli zdecydowano się na ciągłość prawną instytucjonalną pomiędzy PRL-em a III Rzeczpospolitą, to należało wyznaczyć takie granice w inny sposób. Natomiast nie mam wątpliwości, że właściwie chyba żadnej władzy i żadnemu rządowi po 89 roku nie zależało jakoś bardzo ostro i zdecydowanie nad rozliczeniem tego. Bo gdyby zależało, to po prostu by rozliczono. Proste. Były różne większości w parlamentach, były różne większości w Sejmie, w Senacie. Można było podjąć taką próbę. To jest trochę tak z rozliczaniem stanu wojennego, z rozliczaniem zbrodni z lat 80., jak z rozliczaniem się partii politycznych nawzajem. Każda partia, jak jest w opozycji, zapowiada, że jak dojdzie do władzy, to jak ona tych poprzedników będzie rozliczała. I tak od lat 80. dochodzi do władzy i mówi, że będzie rozliczała. Później odchodzi od władzy, ich następcy przychodzą i mówią, że będą rozliczali. No to jest niestety polityka i to utonęło w gąszczu politycznych, takich pustosłowia politycznego. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że tego typu rzeczy, które stały się niestety z biegiem czasu nie zbrodnią, a zwykłą polityką, rozliczone nie były i nigdy już nie będą. Głównym tematem politycznym mijającego tygodnia niewątpliwie był szczyt Unii Europejskiej, negocjacje, finał negocjacji budżetowych i mechanizmu, tak zwanego mechanizmu warunkowości, warunkującego wypłatę środków budżetowych z tak zwaną praworządnością. Zobaczmy krótki materiał. W środku znajdują się bardzo jednoznaczne zdania, na przykład takie, że ta regulacja, o której mowa, regulacja budżetowa, nie odnosi się do tak zwanych ogólnych ryzyk czy ogólnych nieprawidłowości. Wcześniej to było ujęte. Jeżeli Komisja Europejska zobowiąże się do tego, że nie będzie uwzględniać takiego nieobiektywnego, takiego niedookreślonego, wieloznacznego pojęcia, to jednoznacznie będziemy w dużo lepszej pozycji z punktu widzenia stosowania prawa. Oczekujemy, że Komisja Europejska w bardzo niedługim czasie te wszystkie zapisy, które tam się znajdują, przełoży na konkretne wytyczne, które będzie stosowała. A na tym nam bardzo zależało, oprócz tego, żeby dokonać jasnego rozgraniczenia między tak zwaną procedurą praworządności, do której jest osobny artykuł w traktatach, artykuł 7, a ochroną budżetu, kontrolą budżetu. Skutki tej umowy zawartej w Brukseli bywają bardzo różnie komentowane. Ja przytoczę opinię Jarosława Kaczyńskiego, który w Gazecie Polskiej codziennie powiedział tak. Udało się uzyskać narzędzia, które sprawią, iż dalsze zabezpieczenia naszej suwerenności będzie nieporównywalnie skuteczniejsze niż byłoby bez tego porozumienia. I dalej, to porozumienie jest jak szabla, której w razie ataku na nas będziemy mogli użyć. Edyta Hołdyńska, no właśnie, jak ocenia pani redaktor to porozumienie, skutki tego szczytu, bo myślę, że niektórzy spodziewali się, że tutaj będzie jednak twarde weto. No tak, bardzo mocne, silne naciski ze strony Solidarnej Polski co do tego weta, weto albo śmierć. Te słowa już w zasadzie obrosły legendą, powtarzane zresztą w mediach społecznościowych przez jednego z wiceministrów bardzo często. Jego los zresztą wczoraj miał się ważyć. Na razie to głosowanie nad jego bytem w rządzie jest, jak słyszeliśmy,
przełożone i Solidarna Polska w Zjednoczonej Prawicy zostaje. Jak komentować to, co się stało w Brukseli? Myślę, że tutaj no, kluczowym momentem był lipiec tego roku i tutaj Solidarna Polska zarzucała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że już wtedy trzeba było się nie zgadzać na taki rozmyty mechanizm praworządności, choćby wspomnienie o tym mechanizmie, choć nie był zdefiniowany jeszcze wówczas. Natomiast to, co się stało później, dokument, rozporządzenie prezydencji niemieckiej dookreślał już, co mogłoby być, znajdować się w tym mitycznym pojęciu praworządności i łamania jej zasad. No i tam znajdowało się poza tym, poza wymiarem sprawiedliwości oczywiście rozumianym jako praworządność, znajdowały się też takie elementy jak edukacja, kultura, czyli było szerokie, bardzo szerokie pole do interpretacji tego, w jaki sposób kraj mógłby złamać zasady praworządności. Tu zrodził się ten pomysł weta. Jak rozumiem, teraz premier Mateusz Morawiecki dookreślił tyle, na ile było to możliwe, bo na pewno stronie niemieckiej zależało na tym, żeby za jej prezydencji przyjąć to porozumienie, żeby budżet był po prostu przyjęty, zaklepany, by żaden kraj nie powiedział nie. I dlatego też strona niemiecka w pewnym sensie właśnie poszła na ustępstwo w tym względzie, że dookreśliła te procedury. Powiedziała, i to jest w tych dokumentach, o których mówił Mateusz Morawiecki, co będzie dalej, co jeżeli dany kraj czy instytucja Unii Europejskiej zarzuci danemu krajowi łamanie zasad praworządności. Czy Unia Europejska nas tutaj nie oszuka, tego nie wiemy i będziemy pewnie jeszcze nie raz, mam taką obawę, obserwować ten serial pod tytułem Polska łamie zasady praworządności i to będzie przez cały czas trwało, natomiast tyle, na ile mogliśmy teraz zrobić, to wydaje mi się, że zrobiliśmy. No bo nie przyjąć, twardo stać przy tym wecie, to też pewnie nie byłaby droga do rozwiązania problemu. Dariusz Grzędziński, no właśnie, bo to, że te ataki na Polskę będą trwały, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Jest takie, no, najłagodniej mówiąc, głębokie podejrzenie, że z drugiej strony naszymi partnerami są ludzie, którzy no, nie grają fair, może tak to określę. W tym samym wywiadzie Jarosław Kaczyński mówi, że tym bardziej, jeżeli podejrzewamy naszych partnerów o taki luźny stosunek do dżentelmeńskich zasad, to porozumienie polityczne jest dużo lepszym mechanizmem niż każda norma prawna wprowadzona, bo prawo można w każdej chwili, jak wiemy, traktować użytkowo, natomiast umowa polityczna, no, w historii Unii Europejskiej nie zdarzało się, żeby te konkluzje, które są właśnie umową polityczną, były przekraczane. Zresztą już jest wykonana ta część przez Komisję Europejską. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że ta druga strona nie zawsze bardziej gra, można powiedzieć, pod siebie. Chyba nie przekłamie tutaj, jeśli trzy strony konfliktu, tak to nazwijmy, bo tutaj padają określenia jak praworządność. Ale tak naprawdę też szło o mniejsze, partykularne interesy. Pierwszą z tych stron była Holandia, czyli najbardziej zależało w mojej opinii nie tylko na tym, żeby te przepisy w starej wersji jednak przeforsować. No Holandia bądź trzech miesięcy zdaje się wybory. Mamy w tym kraju teraz coś, co nazwać już powoli buntem mas, gdzie ci podatnicy dochodzą do wniosku, że bycie płatnikiem netto i wpłacanie dużych kwot pieniędzy na tę nową Europę Środkowo-Wschodnią plus coraz silniejsza konkurencja tutaj z naszej strony na ten ich stary porządek, więc stąd tutaj naciski na to, żeby tę sytuację nieco, może nie tyle odwrócić, co spowolnić. No, drugą stroną były Węgry, jak wiemy, Viktor Orban i administracja nie zawsze w sposób europejskie rozdysponowują. Tam jest wiele wątpliwości, o wiele poważniejszych niż w stosunku do nas. I trzecim elementem były rozgrywki wewnętrzne w naszym obozie rządzącym. Wielkie tajemnice, jeśli powiem, że w Zjednoczonej Prawicy trzeszczy. Ziobry wykorzystała możliwość mówienia o becie, sygnalizowania potrzeby tego weta w rozgrywce z premierem, z którym Ziobro nie pozostaje. No,
mówiąc ogólnie, w bardzo serdecznych stosunkach. Dobrze, że udało się ten kompromis osiągnąć, płynął jednak do Polski, też do pozostałych krajów Europy, które są równie potrzebujące jak nasz. Mam tutaj na myśli chociażby te kraje z południa, które koronawirus doświadczył bardzo mocno. No i czekajmy na rozwój sytuacji. No, około zająć, tak, zanim ten nowy mechanizm zostanie zbadany i zapisy są możliwe do stosowania. No to jest dość dużo, właściwie tyle, ile nam zostało, no troszkę mniej do kolejnych wyborów. Zmienić może się w tym czasie bardzo wiele. Natomiast samo to, że udało się jednak to porozumienie, podkreślę, osiągnąć i nie doszło do tego twardego weta, no należy, że nie sukces, ale sukces. Mirosław Skowron, bo takie mam wrażenie, że część polityków, część ludzi obserwujących politykę miała nadzieję na taką generalną rozprawę, tak, że oto wygramy jakąś wielką bitwę, taką, nie wiem, bitwę pod Grunwaldem, po czym już się od nas odczepią. Czy to może były po prostu naiwne takie nadzieje, albo pomylono retorykę w trakcie negocjacji z właściwymi celami tych negocjacji? No nie, wielką bitwę w Unii Europejskiej wygrał w swoim przekonaniu tylko Boris Johnson na razie z Wielką Brytanią wychodząc i twierdząc do dzisiaj chyba jest to przekonanie, chociaż widzę chyba coraz mniejsze, że ten Brexit był sukcesem. Natomiast Unia Europejska ma to do siebie, że właśnie tak to się odbywa. Nawet nie wiem, czy nie na antenie TV Republika właśnie komentowałem to tak, że przy okazji każdego szczytu unijnego dotyczącego jakichś istotnych rzeczy, czyli na przykład zmian traktatowych, czyli budżetu tego siedmioletniego, jest takie stroszenie piórek i nastawianie się, że obie strony nie posuną się ani kroku w tył. Nie ma mowy, to jest sprawa życia i śmierci, będzie weto, a tu nie ustąpimy, zmusimy tych drugich do swojego do przyznania nam racji, po czym wszyscy oczywiście rozjeżdżają się i rozchodzą za pierwszym, drugim czy trzecim razem, bardzo często nawet przedłużając te szczyty i dochodząc do jakiegoś kompromisu, bo w tle są za duże pieniądze, żeby warto było je ryzykować, zwłaszcza za duże pieniądze odnośnie w takiej sytuacji, jak mamy dzisiaj, tak? Kiedy mamy kryzys gospodarczy, kiedy mamy sytuację, w której nie wiemy tak naprawdę, jak duże będą te skale tego kryzysu, kiedy tak naprawdę w przypadku większości krajów Unii Europejskiej nie wiemy tak naprawdę, jaki jest tegoroczny, jaki jest przyszły budżet, bo przypominam, że Unia Europejska zniosła regułę wydatkową i pozwoliła przesuwać wydatki w tym roku wyjątkowo także na rok przyszły, czyli pompować ten budżet ze względów kryzysowych i przesuwać pewne wydatkowanie różnych rzeczy na przyszły rok, czyli tak naprawdę skala problemu, z jaką się zderzymy, jest dla nikogo nieznana. To nie jest czas na to, żeby cokolwiek wetować, to jest czas na to, żeby wszelkie takie dyskusje i wszelkie takie spory odsunąć w czasie. Za 2 lata, za 3 lata, może kiedyś. I tak naprawdę takie są konkluzje tego szczytu. Odsuwamy to, co się teraz działo na za 2, za 3 lata, może na trochę później i wrócimy do tej kłótni ponownie. Widziałem taki komentarz, czy to jest sukces, czy to nie jest sukces, czy jak wygląda sytuacja. Było takie zdjęcie z serialu telewizyjnego Czernobyl i ten komentarz słynny: not great, not terrible. No i mniej więcej tak to wygląda. No, do wybuchu doszło, ale zdecydowano się, że będziemy to odsuwali w czasie. Uważam, że jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, że rząd PiS-u i rząd Zjednoczonej Prawicy nie pograł ostrzej. Można było to jeszcze przeciągnąć do tak zwanego nadzwyczajnego szczytu i próbując ugrać coś więcej. Natomiast też nie mam żadnej wątpliwości, że do weta by nie doszło, bo ono się po prostu nikomu tu nie opłacało. A myślę o tym, że dziwię się trochę, że nie zdecydowano się zagrać ostrzej, bo co było w tle? W tle było to, jak słyszałem ze strony polityków opozycji, że nie będą nas lubić, a że pozycja Polski będzie gorsza, a że rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Polski przez to będzie gorzej postrzegany. Z tego, co ja wiem i tak z ust tych samych polityków opozycji słyszę, że rząd jest postrzegany jako rząd niemal faszystowski, łamiący demokrację, idący w ślady Putina. No, jaki tu gorszy jeszcze wizerunek można było mieć? Może na tym gorszym wizerunku można było cokolwiek wygrać? I jak ze wszystkim w Unii Europejskiej, za 2-3 lata nikt nie będzie o tym pamiętał. Prawem Unii Europejskiej są rozporządzenia, a nie jakieś zapisy na szczytach Unii Europejskiej. Wszystko to jest zmieniane. Pamiętamy, że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to jednym z jej filarów był swobody, przepływ usług, towarów i ludzi.
kiedy doszło do tak zwanej dyrektywy transportowej, okazało się, że jednak no, ma to swoje ograniczenia. Jeżeli są jakieś interesy, które można przegłosować, to te takie podstawowe filary Unii Europejskiej też mogą się zmieniać. Także nie mam żadnej wątpliwości, że to jest tylko przesunięcie w czasie o 2-3 lata tego samego, co obserwowaliśmy przed tym szczytem. Tak się zastanawiam, czy pozycja Polski jednak nie uległa poprawie, bo oto za stanowiskiem Polski i Węgier w sposób taki bardzo zdecydowany opowiedziały się Czechy, opowiedziała się Słowenia. Wiadomo też o sporej grupie innych państw, które tam po cichu trzymały kciuki, mniej lub bardziej po cichu. No właśnie, czy to z tego punktu widzenia jest sukces Polski, czy w przyszłości ta zdecydowana postawa może procentować Edyta Hołdyńska? No z tego punktu widzenia rzeczywiście no, dowiedzieliśmy się przy okazji planowanego weta, że jest więcej krajów, które stoją za nami, to znaczy może nie tyle za Mateuszem Morawieckim czy za Wiktorem Orbanem, ale widzą, dostrzegają niebezpieczeństwo w tego rodzaju zapisach w dokumentach Unii Europejskiej. To jest kluczowe. No, mowa tutaj choćby o Portugalii, z którą zresztą bardzo duże nadzieje wiązano przy okazji tego, że od 1 stycznia to Portugalia przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Mowa tutaj przede wszystkim o takim niebezpieczeństwie, które powinna zauważyć także polska opozycja. No, przy okazji każdego procesu, każdej zmiany, który zachodzi w naszym kraju, ale także który zachodzi w tych relacjach międzynarodowych, warto pamiętać, że właśnie za te 2-3 tutaj lata sytuacja może się odwrócić. Czy na pewno polska opozycja chciałaby takich zapisów interpretowanych bardzo dowolnie? Czy na pewno polska opozycja też zgadza się na to, żeby Unia Europejska poszerzała swoje kompetencje? Bo to o to tutaj chodzi. Instytucje unijne przy okazji tego unijnego szczytu w lipcu chciały poszerzyć kompetencje przyznawania tych unijnych funduszy czy ich odbierania ze względu pewnej uznaniowości. Jeżeli Unia Europejska uzna, że dany kraj łamie zasady praworządności, no to zabiera te pieniądze. Nie było takiego zapisu, takiej możliwości, by to zrobić, więc poszukano innej możliwości, poszukano kruczka prawnego, żeby to wdrożyć. To jest ten problem i pamiętajmy, że właśnie takim działaniom Unii Europejskiej, instytucjom Unii Europejskiej sprzeciwiła się Wielka Brytania. Oczywiście to nie był główny powód Brexitu, bo tam pamiętajmy, że zaraz, przy każdej okazji, kiedy to mówię, zaraz ktoś zaznacza, że Brytyjczycy nie chcieli imigrantów, nie chcieli choćby Polaków, którzy tam ciężko pracują. To prawda, natomiast jednym z takich politycznych powodów był także ten, że Wielka Brytania nie chciała poszerzania tych wpływów. Nie chciałaby suwerenne decyzje Wielkiej Brytanii były w jakikolwiek sposób kontestowane przez Unię Europejską. To miało być takie żółte, ostrzegawcze światło dla Unii Europejskiej. Już ten moment planowania Brexitu, kiedy do Brexitu dochodzi, to miało być czerwone światło dla instytucji Unii Europejskiej, żeby tego nie robić. Tak się nie stało. Brexit tego nie spowodował. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale Unia Europejska, te instytucje, też te wybory parlamentarne, ostatnie do Parlamentu Europejskiego też były takim momentem. Wielu mówiło, będzie zmiana, będzie odwrócenie. Jest szansa, że te lewicowo-liberalne rządy gdzieś tam, które przeważają na zachodzie, ale także na północy Unii, w krajach skandynawskich, że to gdzieś tam zostanie przesunięte, ta równowaga sił. Tak się też nie stało. No więc obserwujemy to nadal. Obserwujemy nadal poszerzanie tych wpływów przez instytucje unijne. Chęć większego wpływu właśnie na to, co się dzieje, co się tworzy w danym kraju europejskim, w tym w Polsce. Ten argument, który mówi o tym, że wymiar sprawiedliwości, kompetencje do jego reformy ma dany kraj, jest prawdziwy, to jest prawda. Natomiast jeżeli szukać właśnie szerzej tej przyczyny tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli wecie, nie wecie, porozumieniu, nieporozumieniu w sprawie unijnego budżetu, jest właśnie reforma wymiaru sprawiedliwości, która w Polsce prowadzona za Zbigniewa Ziobro i stąd może też te wielkie przepychanki, jeżeli widzimy, obserwujemy sytuację w Zjednoczonej Prawicy. Dariusz Grzędziński, bo jednocześnie chyba, żebyśmy nie zapomnieli o 770 miliardach złotych,
które na mocy tego porozumienia Polska będzie miała do wydania. Premier Mateusz Morawiecki w zabawny sposób to oznajmił. No właśnie, jakie te jakie znaczenie dla gospodarki polskiej konkretnie będą miały te pieniądze? Bo akurat Polska, wiadomo, że no i nasza sytuacja ekonomiczna jest lepsza niż na przykład Hiszpanii, gdzie jest 16-procentowe bezrobocie i to mierzone według metodologii Eurostatu, to jest taki, tak to faktyczne bezrobocie to trzeba mniej więcej przez dwa pomnożyć. Jakie znaczenie będą miały te pieniądze? Najkrócej, jak mogę powiedzieć, że duże, no, ogromne kwoty. Oczywiście one się ze względu na to, w jakim teraz położeniu jesteśmy. Oczywiście jesteśmy w lepszym położeniu niż te kraje z południa Europy, czy to Hiszpania, czy Portugalia, gdzie to bezrobocie osiągało dwucyfrowe wyniki jeszcze przed pandemią, prawda? I co do tego nie ma w tych słabych, biedniejszych krajach tej starej Unii jest to w tej chwili o wiele większy problem niż u nas, a ja jednak będę się upierał przy tym, że ta skala efektu tego, z czym mamy teraz do czynienia w tym roku, jeszcze nie jest znana. Prawdopodobnie dowiemy się za pół roku, być może troszkę wcześniej, jak naprawdę w jakim stopniu nas to dotknęło. Dobrze dzieje się, że są kolejne tarcze finansowe, że rząd nie zostawia przedsiębiorstw zupełnie na lodzie, chociaż dyskusyjną sprawą jest to, w jaki sposób ta pomoc jest oferowana i na jaką skalę, bo są branże, które wydają się to nieco zapomniane. Natomiast tak jak mówię, no w tej chwili mamy z czymś lockdownem bez nazwania tego wprost lockdownem. Według zapowiedzi ma się ten stan obecny skończyć około połowy stycznia, być może w końcówce stycznia, tak jak premier zapowiada. I dopiero kilka tygodni tego, z czym mamy teraz do czynienia, dowiemy się na ile rzeczywiście nasza gospodarka ucierpiała przez te ostatnie tygodnie i miesiące. No więc tutaj każda złotówka, każda euro są w tym momencie na wagę złota. Tutaj wyraźnie i jasno powiedzieć sobie, że one będą przeznaczone w dużej mierze na odbudowanie tego, co ten rok i jego wydarzenia zniszczyły. Mirosław Skowron, mówił pan redaktorze, że Polska powinna być może zagrać ostrzej, no ale ja bym chciał się zapytać o rolę opozycji, bo pan przez, o ile się nie mylę, przez kilka lat był, pracował w Brukseli, widział pan te mechanizmy z bliska, mechanizmy unijne. No i o rolę opozycji, o której z kolei Edyta Hołdyńska chciałem się zapytać. No właśnie, czy Polska mogła grać ostrzej, mając taką opozycję, jaką ma? Bo kraje, które grały ostro, groziły bardzo ostro, czy używały weta w sposób bardzo zdecydowany, no ja sobie nie przypominam, żeby ich opozycja w tych krajach przedstawiała stanowisko przeciwne własnemu rządowi. Tam chyba doszło do takiej sytuacji już na Węgrzech. Kiedyś ta węgierska opozycja była trochę łagodniejsza, ale wiadomo, że każda opozycja im dłużej wypuszczona jest w opozycji, właśnie nie jest dopuszczona do rządów, tym zaczyna bardziej się radykalizować i bardziej ostro występować. Nie ma żadnej tu wątpliwości, że programem opozycji jest to, żeby wreszcie wrócić do władzy, a później się zobaczy. To nie jest tak, że oni mają jakąś wizję Polski w Unii Europejskiej. Wizja polityki zagranicznej tej części opozycyjnej polskiej, kiedy byli u rządów zarówno Lewica, jak i Platforma, kończyła się na tym, że wejdziemy do Unii Europejskiej, później jakoś to będzie. To nie było tak, że oni mieli jakieś wypracowane wizje. Zresztą żadne polskie partie polityczne chyba nie mają jakichś szczególnie wypracowanych tego typu wizji. Jak dochodzą do władzy, to później kombinują, co robić dalej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z Unią Europejską, że nie ma co się łudzić, że Unia Europejska jest jakąś taką wspólnotą wzajemnego poklepywania się po plecach i lubienia się nawzajem. To jest wspólnota, w której bardzo ostro walczy się o interesy swoje państwowe i interesy narodowe, niezależnie od tego, jak się to pięknie ubiera w słowa. I wielokrotnie widziałem właśnie takie sytuacje, w której dochodziło do takich koalicji, żeby kogoś wyciąć i coś uzyskać dla siebie. Oczywiście przy tym trzeba dbać o to, żeby jednocześnie nie wywrócić tego pociągu nazywanego Unią Europejską, żeby w ostatniej chwili umieć się wycofać, w ostatniej chwili umieć się ze sobą dogadać, żeby z tego nie stracić. Niestety dla Unii Europejskiej doszło do tego, że oprócz tych różnych graczy państwowych mamy też gracza
którego należałoby nazwać instytucjami unijnymi, i to są urzędnicy, zbiór urzędników, polityków, którzy są trochę niezależni od krajów Unii Europejskiej. Dla niektórych stety, dla niektórych niestety. Moim zdaniem niestety dla Unii Europejskiej, dlatego że to są ludzie, którzy są niestety trochę taką kastą oderwaną od rzeczywistości. Ja wrócę do takiego momentu, kiedy obserwowałem negocjacje unijne i dyskusje wokół eurokonstytucji. Pamiętam, że wtedy dla Polaków, którzy wchodzili do Unii Europejskiej, bardzo szokujące były bardzo ostre stanowiska mediów brytyjskich, w tym nawet mediów brytyjskich takich, które dzisiaj byśmy to o to nie posądzali, czyli na przykład Guardiana, wobec niektórych zapisów eurokonstytucji proponowanych jeszcze przed jej ostatecznym kształtem. I wówczas dziennikarze brytyjscy przestrzegali, że dojdzie do tego, że Unia Europejska wyjdzie z Unii Europejskiej. Ja pamiętam, jak dziś takie kolportowane na szczycie unijnym ulotki, na których były no, takie rysunki, o jakich u nas nawet eurosceptykom się nie śniło. Tak, kiedy narodową flagą Wielkiej Brytanii, czy państwową flagą Wielkiej Brytanii wycierała sobie buty urzędnik europejski, i to było w mainstreamowych gazetach normalnie rozdawane brytyjskich. I wówczas zwracano uwagę, że jeżeli zbyt daleko będzie ta wszechwładza instytucji unijnych postępowała i zbyt daleko będzie szła, to dojdzie do tego, co zapowiadano już wtedy. Ja pamiętam, że zapowiadano ten Brexit i rzeczywiście do niego doszło. I pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy z urzędnikami unijnymi, politykami unijnymi, to do dziś pamiętam takiego prominentnego polityka niemieckiego Elmara Broka. Kiedy pytaliśmy go o te ostrzeżenia, to on powiedział, że to jest pic na wodę, do tego nigdy nie dojdzie, a właśnie Unia na tym ma polegać, że trzeba być odważnym w dalszym jednoczeniu Unii dla dobra tej Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że co jakiś czas ci urzędnicy europejscy o tym zapominają, o czym pamiętają jeszcze rządy narodowe, które na tych szczytach Rady Unii Europejskiej potrafią się ze sobą dogadać, to ci urzędnicy europejscy już o tym zapominają, bo są właśnie taką kastą, która nie do końca zwraca uwagę na ten realny świat i na to, co się dzieje dookoła. Moim zdaniem zapomnieli o tym przy okazji Brexitu Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem zapomnieli o tym przy okazji, kiedy sięgniemy pamięcią do rozwiązywania kryzysu greckiego, kiedy też mówiło się o Grexicie. I to, jak kraje zachodnie potraktowały Grecję przy tej okazji, moim zdaniem było jednym wielkim skandalem. I to do czego tam dochodziło. Niektóre wypowiedzi polityków Unii Europejskiej, europarlamentarzystów wobec Grecji, wobec greckiego społeczeństwa, no były no czymś, co można by było określić, gdyby nie to, że Grecy nie są czarnoskórzy, no to można by było określić je wypowiedziami rasistowskimi. To w ogóle nie mam żadnej wątpliwości. I teraz zapominają trochę przy tej okazji, że naprawdę Unia Europejska nie może sobie pozwolić na kolejne exity i na wypychanie kolejnych państw z Unii Europejskiej. To, o czym pamięta Angela Merkel, to, o czym pamiętają politycy różnych rządów, to jest coś, co jeszcze tą Unię Europejską, mam wrażenie, ratuje przed kolejnymi exitami. Natomiast rzeczywiście tu padło takie stwierdzenie, że rząd Holandii na przykład jest takim bardzo radykalnym i ostrym rządem. No jest radykalnym i ostrym rządem właśnie ze względu na tą kampanię wyborczą, która się toczy. Przypomnijmy sobie, jak bardzo na ostrzu noża stawała sprawa tak zwanego polskiego antysemityzmu, kiedy trwała kampania wyborcza w Izraelu. No to się niczym nie różni. Rząd Holandii teraz, kiedy ma kampanię, jest taki bardzo ostry i bardzo twardy. Za chwilę będzie po wyborach i będzie tam już dużo łagodniej. I jeżeli cokolwiek jeszcze Unia Europejska właśnie w takich negocjacjach ratuje, to właśnie szczyty Rady Unii Europejskiej, kiedy decydują rządy państw budujących tą Unię, a nie kiedy decydują różne stanowiska Europarlamentu, Komisji Europejskiej, bo to niestety stało się trochę państwem w państwie i to taką kastą, która, mam wrażenie, jest bardzo mocno oderwana już od tego głosu ze strony społeczeństw europejskich. Mieliśmy... Na co jak mówiłem o radykalizmie rządu holenderskiego, mówię po prostu o rozgrywce na użytek wewnętrzny. Tylko no teatr polityczny, tak, tak. No. Zwłaszcza, że opozycja w Holandii, ta partia Geerta Wildersa, też jest tak no, bardzo ostro stawia sprawę pobytu polskich pracowników na terenie Holandii. Edyta Hołdyńska, mieliśmy wniosek o odwołanie czy o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo, że to nie jest po prostu jeden z wielu wicepremierów w rządzie Mateusza Morawieckiego, ale jakoś tak się składa od 5 lat, że ilekroć Polska ma przed sobą jakiś ważny mecz do rozegrania, no to dzień wcześniej jest tego typu wniosek stawiany. Ja pamiętam, jak miał się odbyć szczyt NATO w Warszawie, no, o przełomowym znaczeniu,
No to dzień wcześniej rozpatrywano wniosek opozycji o odwołanie ministra obrony, którym był wtedy Antoni Macierewicz. Jak pani ocenia ten, bo wielu komentatorów zwraca uwagę, że ten wniosek był takim teatrem skierowanym na zewnątrz. No na pewno takie wnioski wszystkie są teatrem przy obecnym układzie sił politycznych. Nie ma przecież możliwości, by Jarosław Kaczyński stracił swoje stanowisko, by po prostu matematycznie to się udało zrobić opozycji. Natomiast to jest też okazja dla rządu, żeby zaprezentować swoje działania. Zawsze to jest taki właśnie teatr, takie pole, miejsce do tego, żeby się zaprezentować także dla strony rządzącej, bo kiedy opozycja bardzo mocno atakuje, zwłaszcza tak jak pan redaktor powiedział, przed dzień jakiegoś ważnego wydarzenia, no to właśnie ten argument jest wysuwany na prowadzenie. Właśnie takie argumenty padają. Na pewno Jarosław Kaczyński jako wicepremier jest łatwym celem dla opozycji teraz, no z tego względu, że te lata, które spędził, można powiedzieć, na zapleczu zarządzania partią Zjednoczoną Prawicą. To były czasy też dla opozycji trudne, bo trudniej było Jarosława Kaczyńskiego zaatakować. No, kiedy wrócił do kancelarii prezesa Rady Ministrów na Aleje Ujazdowskie w Warszawie, to jest automatycznie takim celem ataków. No, jeżeli dodatkowo zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, a na ulicę wychodzą ludzie, kiedy dochodzi do przepychanek z policją, no to znowu bardzo łatwym celem staje się Jarosław Kaczyński. Z tego punktu widzenia też marketingowego, PR-owego, ten ruch był odważny. Właśnie dlatego, o czym wspomniałam, ruch, żeby Jarosława Kaczyńskiego z powrotem mianować wicepremierem, z powrotem mówię o budynku, no bo wcześniej był premierem, natomiast był odważny dlatego, że wiadomo było, że zawsze Jarosław Kaczyński jest atakowany, jego każde słowo, każdy gest, każde wyjście, każdy przejazd samochodem czy pięcioma samochodami z ochroną jest bardzo mocno wytłuszczany, jest bardzo mocno przekrzywiany. To jest ta strategia z lat niestety niechlubnie minionych 2010, w przeddzień katastrofy smoleńskiej, która przypomina o tym, w jaki sposób był traktowany Lech Kaczyński i jego małżonka. Niestety, ale to wyglądało właśnie w ten sposób, wytłusić działania, ośmieszyć działania. To było w mediach wtedy bardzo mocno widoczne. Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu przypomniał właśnie te czasy. Być może jeszcze opozycja się w jakimś stopniu hamuje, ale gra bardzo ostro, gra właśnie na taki cel, żeby ośmieszyć, przedstawić w jak najbardziej krzywym świetle premiera Jarosława Kaczyńskiego. To obserwujemy. Natomiast no, w tym układzie sił politycznych, tak jak wspomniałam, to jest nie do zrobienia. No i tutaj Jarosław Kaczyński, myślę, tak nieco bardziej też z rozwagą występuje medialnie, też waży, mierzy, gdzie powiedzieć, co powiedzieć i to jest dobrze, bo jeżeli będzie go znowuż za dużo w mediach, no to będziemy obserwowali cały czas tę ostrą politykę wymierzoną przeciw niemu. Jak w tym, do Dariusza Grzędzińskiego pytanie, jak w tym, w tej debacie zaprezentowała się opozycja? No bo to jest zawsze okazja właśnie dla opozycji, żeby pokazać siebie jako alternatywę dla obecnego rządu. Jak w tym wszystkim wypadła opozycja? Czy na przykład Borys Budka pokazał się jako przyszły premier? Bardzo się z tym zgodzę. Zgodzę się natomiast tutaj z redaktorką Chłodyńską, że rzeczywiście reguły matematyczne no, nie dadzą się nagiąć, więc opozycja w pełni świadomie wykorzystuje tę sytuację. Nie wydaje mi się do tego, żeby zaprezentować siebie jako alternatywę, czy próbować pokazywać swojego kandydata na stanowisko premiera, bo mam takie przekonanie, że gdybyśmy nawet w tej chwili mieli w najbliższym czasie do czynienia z przyspieszonymi wyborami, to niekoniecznie po stronie opozycyjnej Borys Budka byłby desygnowany na to stanowisko.
stanowisko premiera polskiego rządu. Więc gra tutaj idzie wyłącznie o to, żeby Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc brzydko, ale mówiąc wprost, sprowokować. Wiemy, że Jarosław Kaczyński nie zawsze potrafi jednak utrzymać te nerwy na wodze w czasie wystąpień publicznych, kiedy ma do czynienia z żywą publicznością, a taką są posłowie i posłanki w Sejmie. Czasami zdarza mu się powiedzieć o słowo bądź dwa słowa za dużo i opozycja z premedytacją tę jego słabość wykorzystuje, no ale no, tak wygląda polityka. No, w tej chwili Jarosław Kaczyński musi mierzyć się z tym, co niosą konsekwencje takiego formalnego sprawowania władzy, bo nikt przecież nie ma wątpliwości co do tego, że on tę władzę faktycznie sprawował w Polsce w ostatnich latach. Bardzo wiele od niego zależało. Natomiast to umocowanie miało charakter zupełnie nieformalny. W tej chwili wchodząc w te formalne ramy musi podporządkować się regułom, a jedną z tych reguł jest między innymi to, że opozycja może wnioskować o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. No tak się nie stało w tym mijającym tygodniu. Też nikt nie miał wątpliwości, że tak się nie stanie, bo wracamy tutaj do bezwzględnej matematyki. A co opozycja? Czy udało się opozycji coś ugrać i czy opozycji udało się w jakiś sposób zaszkodzić? Nie wydaje mi się. Ja przyznam szczerze, że odpuściłem oglądanie tej debaty i głosowania na żywo, twierdząc, że są inne, lepsze, ciekawsze sposoby na spożytkowanie weekendowego czy około weekendowego wieczoru. I z perspektywy czasu wydaje mi się, że dokonałem słusznego wyboru. Zapoznając się z relacjami czy też skrótami tego, co działo się w Sejmie, nie mam wrażenia, żebym cokolwiek stracił. Czy opozycja coś zyskała? Nie wydaje mi się. No, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mam przekonania, że w przypadku przyspieszonych wyborów, czy tych, które odbędą się w terminie konstytucyjnym, czyli w 2023 roku, to Borys Budka, aktualny szef Platformy Obywatelskiej, byłby wskazany jako przyszły premier. Trudno powiedzieć, kto jeśli nie on, czy ktokolwiek, oglądając to, co działo się w Sejmie przed kilkoma dniami, doszedł do wniosku, że istnieje już w tej chwili alternatywa, która mogłaby, alternatywna siła polityczna, która mogłaby wejść w te buty rządzących i przejąć w Polsce stery władzy. Tylko najbardziej radykalni, wydaje mi się, tacy, no mówiąc kolokwialnie, hardkorowi fani opozycji mogliby taką narrację kupić i przyjąć. Pozostali obserwatorzy, nazwijmy ich bezstronni, raczej nie, więc nie stało się nic w moim przekonaniu, nic istotnego. Mirosław Skowron, do pana należy puenta w tego programu. No, moim zdaniem istotne głosowania w sprawie wotum nieufności wobec ministrów, premierów były tak naprawdę tylko w tej pierwszej kadencji Sejmu, kiedy zawsze te głosy decydował jeden, dwa głosy z tych kilku ugrupowań, czy nawet niekiedy kilkunastu frakcji, które wchodziły w skład rządów. Pamiętamy to słynne zacięcie się ministra Dyki podobno w toalecie. Były później takie oskarżenia, że ktoś go tam przyblokował, nie zdążył na głosowanie. Przez to rząd upadł, historia Polski współczesna się zmieniła. Natomiast później już od lat 90. to nie miało żadnego znaczenia. To była część folkloru takiego opozycyjnego, że trzeba zgłaszać takie weta, bo opozycja musi dawać znać, że istnieje. Chyba tylko PSL, o ile pamiętam, jako koalicjant SLD zagłosował kiedyś przeciwko swojemu ministrowi ze swojego rządu koalicyjnego, co było komentowane no, takim z dużym zdumieniem jednak, że tego typu głosowania były. W innych sytuacjach do takich rzeczy nie dochodziło i nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek to się zmieniło i byłoby to bardzo dziwne. Natomiast no, opozycja ma moim zdaniem duży problem. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych doszło do zmiany władzy i powszechnie dosyć tam komentuje się, że Joe Biden wygrał tak naprawdę dzięki problemom z koronawirusem ze strony prezydenta Trumpa, to w Polsce dużą część nadziei na to obalenie rządu PiS-u opozycja i wielu jej zwolenników opierała na tym, że rząd PiS nie poradzi sobie z koronawirusem. Tak jak mówiliśmy, no nie znamy tak naprawdę jeszcze wysokości obecnego przyszłorocznego budżetu, nie znamy skali kłopotów, które będą w związku z koronawirusem w gospodarce, ale te wybory są na tyle daleko, te wybory parlamentarne, a rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął odzyskiwać to pole w ostatnich sondażach, przynajmniej jest taka tendencja, na tyle pewnie,
że wydaje mi się, że opozycja będzie musiała znowu poszukać jakiegoś innego pomysłu na wygranie wyborów niż koronawirus. Panie i po prostu redaktorze, będzie musiała się wziąć do roboty, a nie liczyć znowu na kogoś innego, a to liczyć na film Sekielski, muszę postawić, a to liczyć na film Wegi i tak dalej. Muszę postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Edyta, redaktor Edyta Chałdyńska, tygodnik Sieci, portal w Polityce i Telewizja w Polsce, Mirosław Skowron, Polskie Radio i Dariusz Grzęziński, tygodnik Wprost. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie Państwo z Telewizją Republika, bo za chwilę do saloniku politycznego zaprasza Rafał Ziemkiewicz.